zawodnicy się przywitali, sędziowie z nimi również, więc za chwileczkę możemy zacząć mecz. Mecz w ramach szóstej kolejki piątej Ligi Małopolskiej Zachodniej. Maciej Krzyśków z HW4.pl. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tempo Białka, numer 12 Kasper Kostka, 2 Paweł Marek, 4 Michał Gruca, 7 Krzysztof Piekarczyk, 10 Adam Palarczyk, 11 Norbert Jaszczak, 13 Dawid Janeczek, 15 Michał Groń, 17 Michał Capar, 19 Dawid Kamiński, numerem 20 Szymon Jeziorski. Taki skład dechnował do gry trener Marcin Sadko. Na stole rezerwowych zostali z numerem 1 Maciej Nasimek, 3 Konrad Lenik, 6 Tomasz Wacławik, 8 Dawid Sidorczuk, 9 Michał Puzik, 14 Hubert Basiura, 16 Bartłomiej Polak, 18 Michał Gar. Trenerem jest pan Marcin Sadko. Zaraz zobaczymy także skład drużyny gości, ale najpierw będzie już pierwszy gwizdek sędziego. Jeszcze gdzieś coś sprawdzają. Wszystkim uśmiechy dopisują. Zobaczymy, jak będzie po końcowym gwizdku sędziego. Zawodnicy z Białkiem. Adam Palarczyk rozpędza się prawą stroną. Adam Palarczyk dośrodkowuje, ależ to było blisko, blisko samobójczego trafienia. Atakowany musiał cofnąć się z tym zagraniem. Dobre to zagranie do Maja. Brawo, brawo. Dobrze, dobrze, brawo, Seba. Strzał. Wow! Bezpośrednio z rzutu rożnego zaskakuje Kaspra Kostkę zawodnik Sokoła. No coś niesamowitego. Piękna, fantastyczna bramka. No. Co tu dużo mówić. 15 minuta spotkania. 1-0 dla Sokoła Kocmyrzów. Sokoła, Michał Groń. Miękko środkowuje Dawid Kamiński. Dawid Kamiński, wejeżdża tam jeszcze Dawid Janeczek. Ładnie, dobrze to robi Krzysztof Piekarczyk. Faul Piekarczyka, sędzia jednak uzna, że nie było przewinienia. Dośrodkowuje i gol! Samobójcze trafienie. Chociaż zaraz zobaczymy żółte kartki. Tak jest. My tymczasem mogą Państwo tylko śledzić, co tam się dzieje, jak wielką tutaj błąd. Jest Piekarczyk, Krzysztof Piekarczyk, strzał nad poprzeczką. No to taki prezent, no to trzeba wykorzystywać. Jaszczak do Jeziorskiego, przepuszcza piłkę. Palaczyk ładnie to wygląda, Michał Capar dośrodkowuje. Capar, Piekarczyk, poprzeczka. Bardzo ładna, filmowa akcja. A no i sam na sam, co zrobi Jaszczak? Palarczyk nie trafia, jeszcze jest Norbert Jaszczak spalony jednak. No tak koncertowo zepsuć tą akcję. Rozpędza się Dawid Maj, Dawid Maj. Lewa strona boiska, jest tutaj Zdebski. Zdebski strzał. Broni Kostka. Mamy to. Drugi celny strzał zawodników z Kocmyrzowa. Gdy Palarczyk będzie tutaj cofnięty na prawego obrońcę, żeby się tutaj wymienić z Puzikiem. Zobaczymy. Tutaj Kamiński, zobaczymy. Dawid Kamiński! Strzela. Kapitalne uderzenie Dawida Kamińskiego. Ani sobie robi wiele z tego, że gra w osłabieniu. Strzela tutaj Dawid Maj. Palarczyk. Adam Palarczyk dośrodkowuje. Jeszcze jest tutaj Hubert Basiura. Poprzeczka. Dawid Kamiński. To nie koniec tej jazdy. Dawid Kamiński. No bliżej na pewno niż kilka chwil wcześniej.
Krzak Jeziorski szuka tam Kamińskiego. Znalazł! Dawid Kamiński w polu karnym. Dawid Kamiński sam na przebój. Dawid Kamiński. I strzał! Zgłosił się tutaj do tego wielki Szymon Jeziorski. Adrian Obrzut strzela! Ależ to mogło być kapitalne podsumowanie gry Sokoła Kocmyrzył. Fantastyczna, indywidualna akcja Adriana Obrzuda. Patrzymy dalej. Hałat. Mateusz Hałat. Kasper Kostka pewnie. Idzie tutaj Hałat. Urywa się lewo stroną Mateusz Hałat. Mateusz Hałat, Mateusz Hałat, broni Koska, jeszcze raz Hałat, poprzeczka, ratuje zespół z Białki. Młody Sokół Kocmyrzów, bez wielu doświadczonych zawodników, dał radę w Białce i zremisował. 1-1. Szósty mecz Białki. Piąty remis. Tak to wygląda. Rzućmy okiem na statystyki, co się tutaj działo. Statystyki pokażą, że było tutaj całkiem ciekawie. Bo było. Ale faktem jest to kolejny remis w Białce, kolejny remis, który sprawia, że te najlepsze drużyny zapewne odskoczą, a tempo Białka tydzień temu zagrało z Węgrzami, teraz Sokołem za tydzień tempo Białka czeka wyjazd do Pcimia. Później u siebie Jutrzenka Giebutów, Jutrzenka, która zajmuje pierwsze miejsce, wyjazd do Osieka i mecz z Wieczystą, 2 Kraków u siebie. W tym sposobem tempo Białka wskoczyła w taki rytm spotkań z zespołami z górnej części tabeli. No, na razie to wszystko wygląda remisowo, wygląda to źle. Że to tyle, jeśli chodzi o naszą relację. Zapraszam oczywiście także do czytania naszych news na sk24.pl. Tam oczywiście także trenerski dwugłos. A na razie tyle z Białki. Maciej Krzyśków. Do usłyszenia.